Hello everyone, welcome back to the channel. I'm happy you're here. Today we're in Hungary on a little holiday in Egersalok. So greetings from Hungary. Zacznijmy od tego, że w Polsce jest żabka. W Anglii nie ma żabki. To jest taki convenience store, czyli sklep, który jest lokalny. Jest z reguły mały, ale tam jest wszystko, co potrzebujesz. I trochę ceny są droższe, bo to jest convenience, czyli taka wygodność, okay? Że wygodny sklep, convenience store. Żabka jest a convenience store. W Anglii nasz convenience store to nie była sieciówka czy tam franczyza, tak jak żabka. Nasz się nazywał zawsze corner shop. Po prostu to miejsce się tak nazywa. Let's go to the corner shop, czyli sklep na rogu de facto. Corner shop. I każdy znał, to jest takie kultowe miejsce w Anglii, ten corner shop. Because they are everywhere, tak jak żabka. Ale to są like small family owned business. Teraz, co jest bardzo ciekawe w corner shop, że 9 razy na 10 kierownik, szef corner shop jest Hindus. Really, that's crazy, right? In England, most corner shops are owned by Asian families, either Indian or Pakistani. And inside, this is where it gets crazy, każdy Anglik, może nie każdy Anglik, ale dużo Anglików mówi na kierownika, jak wchodzi do sklepu, boss. Na niego się mówi boss. Na jedną osobę się mówi boss w Anglii. I to jest na kierownik sklepu na rogu. To jest boss. Na przykład, right boss? Albo boss, can I get a pack of cigarettes? Let me get a scratch card, boss. Albo czasami boss man. Get me that bottle of vodka, boss man. Boss man, boss. Jak myślicie, podoba im się życie w Anglii? Hindusi, że mówią na nich boss? Wyobraź sobie, że chodzisz do sklepu w Polsce i mówisz na kierownika: szefie, cześć szefie, ja poproszę te, nie wiem jak się mówi, na papierosy, jakieś niebieskie, szefie. It's crazy, jeszcze że to jest Hindus, to jest najśmieszniejsze, right? Teraz jeszcze jedna ciekawostka. W Anglii można znaleźć dużo Polish shops, polski sklep. Dosłownie jest znak polski sklep. Często jest polska flaga. Teraz oczywiście tam są produkty z Polski, bigosy, pierogi, takie rzeczy, tymbarki. Ale co jest najciekawsze, wchodzisz do polskiego sklepu, kto jest kierownikiem? Hindus. Hindus, właściciel, zdecydował stworzyć polski sklep. Bo, widocznie, bo takie jest, zauważyli, że dużo Polaków, oni mają web do biznesu, i powiedzieli, że jest tyle Polaków, ja mam tutaj tą ziemię, bo Hindusi mają bardzo dużo biznesów i ziemi w Anglii. Bo oni zaczęli przyjeżdżać do Anglii w latach 50. po wojnie, nawet w 40., więc mieli o wiele więcej czasu, żeby jak się zakorzenić w tej Anglii, zostać tymi obywatelami i naprawdę przywłaszczyć się do tej kultury angielskiej. Więc tam Hindusi już są po prostu Anglikami. I to jest już... Polakom jeszcze brakuje 10, 20, 30 lat chyba, żeby dojść do tego punktu, jeżeli dojdziemy. Ale oni mieli właśnie ziemię i często mieli sklepy i biznesy rodzinne. Więc robili takie sklepiki. Czasami po prostu to był normal corner shop, czasami zdecydowali to nazwać polski sklep. Bo Polacy chyba są jakby drugim czy trzecim najczęściej spotykanym narodem w Wielkiej Brytanii, co nie są po prostu UK British people. Czyli immigrants, mamy Indians, Pakistanis i Polacy są jakby numer 3. Dużo jest Polaków, było zapotrzebowanie, stworzyli polski sklep, a Hindus jest w środku. What the fuck? Też są takie sklepy polskie, które są przez Polaków jakby prowadzone, ale dużo jest takich przez Hindusów. Też takie corner shops, which is like the craziest thing. Ale tam już chyba Polacy nie mówią cześć szefie, bo to jest very English thing. So, chciałem tylko
podzielić się takimi ciekawostkami, że u nas jest corner shop, że na tego szefa, który jest często Hindus, mówi się szef, boss, bossman i ludzie nie mają problem z tym. I że są polskie sklepy w Anglii, które są też owned by Asian families. Crazy, right? Więc co myślicie o tym filmiku? Czy wiedzieliście o tych rzeczach? Może opowiedzcie o Żabce albo o sklepach w Polsce, jakieś ciekawostki. So, thanks for watching. As always, like and subscribe if you haven't already. It really helps me out and motivates me to make more videos. See you next time. Peace.